Wracamy do sprawy mężczyzny, który miał znęcać się nad swoim nastoletnim synem. Jeszcze wczoraj usłyszał on w tej sprawie zarzuty. Dzisiaj sąd zdecydował o pozostawieniu go w areszcie. Nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany w sobotę wieczorem po interwencji sąsiadów, którzy zadzwonili na policję z podejrzeniem stosowania przez niego przemocy w stosunku do swojego syna. Dopiero wczoraj udało się przeprowadzić z nim pierwsze czynności procesowe. Policjanci doprowadzali zatrzymanego mężczyznę do wejherowskiej prokuratury. Tam też mężczyzna został przesłuchany, usłyszał zarzuty, m.in. znęcania nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, a ponadto dodatkowo usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza oraz naruszenia jego nietykalności cielesnej. Za to przestępstwa łącznie mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Najcięższe zarzuty są związane ze znęcaniem się nad osobą nieporadną, czyli w tym przypadku nad 11-letnim synem. Jak ustalono na obecnym etapie, do zachowań objętych zarzutem dochodziło w Wejherowie w okresie od listopada 2022 roku do maja 2023 roku i polegały one na wyzywaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szarpaniu chłopca, biciu go oraz rzucaniu w niego różnymi przedmiotami. Podejrzany przesłuchany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i przed prokuratorem odmówił złożenia w tej sprawie wyjaśnień. Dzisiaj sąd zdecydował o zastosowaniu w stosunku do niego aresztu na 3 miesiące. Jego syn trafił pod opiekę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Chłopiec został przywieziony przez policję w nocy z soboty na niedzielę po przebadaniu w szpitalu specjalistycznym w Wejherowie i został umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W tej chwili objęty wsparciem psychologa, pedagoga, będzie diagnozowany również pod kątem psychotraumatologicznym i w momencie, kiedy będziemy mieć ostateczną diagnozę, będziemy udzielać wsparcia specjalistycznego w zależności od potrzeb. Wtedy też okaże się, jaki czeka go dalszy los, czy trafi do rodziny zastępczej, czy pozostanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jak się okazuje, mężczyzna ze swoim synem do Wejherowa wprowadzili się w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu w sprawie ewentualnej przemocy w tej rodzinie interweniowała m.in. szkoła, do której chłopiec uczęszczał. Od razu z uwagi na okres adaptacyjny został objęty wsparciem pedagoga i psychologa. Na początku nie obserwowaliśmy żadnych niepokojących zjawisk. Z tego z informacji wiem od wychowawcy, że był kontakt z ojcem, czy też osobiście na konsultacjach, czy też telefonicznie, więc tutaj żadnych niepokojących zdarzeń nie odnotowaliśmy. Natomiast na początku lutego, właściwie na przełomie marca, doszły do nas niepokojące informacje, że coś może się niedobrego w domu dziać. Szkoła powiadomiła wtedy o sprawie sąd rodzinny, który zdecydował o ustanowieniu kuratora. W międzyczasie rodziną interesował się także wejherowski MOPS, jednak początkowo z innych powodów. Na podstawie informacji z MOPS Reda, z której oni się przeprowadzili, wynikało, że rodzina wymaga wsparcia finansowego. Nie posiadaliśmy informacji, że są tam jakieś problemy natury przemocowej. Pracownicy socjalni ze względu na nieobecność ojca nie nawiązali z nim jednak początkowo innego kontaktu niż telefoniczne. Inna sytuacja miała miejsce dopiero, kiedy do MOPS-u trafiły informacje o podejrzeniu stosowania przemocy. W miesiącu marcu otrzymaliśmy informację niepokojącą, w związku z tym pracownicy ponownie zaczęli te wzmożone działania w celu nawiązania kontaktu z rodziną. Udało się to dopiero 24 kwietnia, gdzie pracownicy weszli w środowisko, rozmawiali i z panem, i z synem. W trakcie wizyty nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Pan wraz z dzieckiem przygotowywali posiłek i nie wyglądali ani na skonfliktowanych, ani na zdenerwowanych. Wyglądało wszystko w miarę normalnie. Rodzina jednak była wciąż pod obserwacją ośrodka. Ostatecznie jednak dopiero po sobotniej interwencji ujawniona została przemoc w rodzinie i wszczęta została procedura niebieskiej karty. Niestety tego typu sytuacje nie są odosobnione. Takich interwencji zdarza nam się kilka razy w roku, natomiast chyba muszę tutaj powiedzieć, że niestety, ale w powiecie wejherowskim lawinowo wzrasta liczba postanowień sądu dotyczących zabezpieczenia dzieci z różnych powodów, w tym również z powodów alkoholizmu czy też przemocy w rodzinie, wobec czego musimy tutaj bardzo mocno się spinać, żeby zabezpieczyć potrzeby tych dzieci, ponieważ jak wiemy i wielokrotnie to już powtarzałam, rodzin zastępczych nie przybywa w takim tempie, jakbyśmy chcieli. Ważne jednak, aby uważać na każde tego typu podejrzenia i nie być głuchym na to, co dzieje się w naszym sąsiedztwie, tak, aby można było zareagować, zanim dojdzie do tragedii.